Nazywam się Anna Słowik i jestem właścicielem Centrum Specjalistycznej Edukacji Kosmetologicznej, w skład którego wchodzą ośrodki podologiczne, Policealna Szkoła Podologii, liczne kursy, szkolenia i warsztaty oraz Centrum Zaopatrzenia Profesjonalistów i klientów indywidualnych. Nasza oferta została wzbogacona o markę Molon Pro, linia FC Synergy, którą oferujemy w sprzedaży, wykorzystujemy w codziennych zabiegach oraz podczas warsztatów i szkoleń. Na początek zabiegu używam SOS Crack. Jest to żel, który zmiękcza zrogobaciały naskórek. W salonie nakładam go na kilka minut, powierzchnię, którą później opracowuję skalpelem. Świetnie się nadaje do usuwania odcisków, modzeli i pękających pięt. Również do użytku domowego, gdzie wcześniej moczymy stopy kilka minut, potem nakładamy preparat, robimy okluzję z folii, czekamy 10-15 minut i za pomocą tarek domowych usuwamy zrogowaciały naskórek. Kolejnym etapem zabiegu jest użycie peelingu cukrowego z krabu, który dosłownie w małej ilości przemasowujemy stopy, tak aby dotrzeć resztki zrogowaciałej skóry. Po użyciu peelingu zmywam stopy wodą przy użyciu soli. Świetnie zmiękcza wodę, pozostawia uczucie zapachu. Robimy takie spa dla stóp. Polecam również do użytku domowego, gdzie można moczyć stopy stosując sól. Po jakimś dłuższym chodzeniu bardzo ładnie koi ból, opuchliznę, która występuje i obrzęk limfatyczny. Na zakończenie zabiegu polecam balsam, który ma świetny skład, przede wszystkim 5% mocznika, witamina A plus E, świetnie regeneruje i odżywia skórę stóp. Na podrażnioną skórę stóp zalecamy maści, które są różne w swoim składzie. Przede wszystkim maść chroni skórę stóp przed ponownym wysuszeniem, regeneruje podrażnienia i wpływa na uelastycznienie skóry stóp.